Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Nie, jeszcze przy takiej publiczności nie grałem. Jak właśnie, bo ty jesteś piłkarzem, który no okej, no już zagrał sobie z dużymi klubami, czy nawet niedawno z Poznaniakami był mecz ligowy. Jakoś to szczególnie przeżywasz, czy po prostu mecz jak każdy inny? Bo niektórzy jednak przyznają, że to jest taki troszeczkę inny ciężar na rynkowy. Znaczy no na pewno szacunek do przeciwnika, no wiadomo, Legia Warszawa to jest marka, aktualny mistrz Polski. Także sama przyjemność wyjść na boisko i sprawdzić się na tle właśnie takiego zespołu. Mi akurat to nie przeszkadza, ja po prostu wychodzę na boisko, robię swoje i nie przeszkadza mi to, że przychodzi 5 tysięcy czy przychodzi 20 tysięcy. Ale co prawda jeszcze przy takiej publiczności nie miałem czasu, nie miałem okazji grać. Znaczy jak pokazały wcześniejsze mecze, my po prostu te sytuacje mieliśmy, tylko nie wpadało. Te dwa ostatnie mecze ligowe pokazały, że jednak przy konsekwentnej grze potrafimy strzelać i jeżeli te bramki będą wpadać, to będziemy wygrywać. Znaczy ja wiem, że to jest jeden z moich atutów, ta szybkość, ale no nigdy na boisku nie analizuję tego, że akurat mogło być w tym momencie to, że przebiegłem najszybciej. Ja po prostu biegam, robię te sprinty, a że wychodzi to z takim skutkiem, to jest tylko na plus dla mnie. Wiadomo, to bardzo mi pomaga. No, nieraz jest tak, że gdzieś błąd w ustawieniu powoduje to, że zawodnik próbuje mnie minąć, ale jednak gdzieś ta moja szybkość, nadrabiam te metry i udaje mi się czasami odebrać tą piłkę. No, mówię, bardzo mi pomaga. Ja na tym bazowałem na tym w pierwszej lidze, przyszedłem do Ekstraklasy. Robię wszystko, żeby po prostu podtrzymać tą swoją fizyczność i na razie jest wszystko ok. Znaczy, to przyszło też z czasem. No, jak byłem jeszcze w SMS-ie, to tam moje warunki fizyczne nie były takie jak do tej pory, więc gdzieś te wszystkie testy, które miałem robione tam w szkole mistrzostwa sportowego, pokazały, że jestem typem szybkościowca, więc szedłem w tym kierunku. Wiadomo, wrócił George. George jest bardzo dobrym zawodnikiem i ważnym ogniwem tego zespołu, dlatego ja mogę być przesunięty wyżej i tam teraz występuję. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, bo różnie może się wydarzyć, że trzeba będzie wrócić na obronę, to wiadomo, podejmę rękawice i będę starał się zagrać tam jak najlepiej. To wiadomo, no, lewa noga jest moją dominującą, dlatego czy dośrodkowanie, czy po prostu zejście, lepiej to wygląda na lewej stronie. Aczkolwiek nawet grając w poprzednich klubach, ta wymienność funkcji, bo ja zmieniałem się, raz byłem na prawym skrzydle, na lewym, także no wielkiej różnicy mi to nie robi, wiadomo. No, jeśli chodzi o te dorzuty z bocznych sektorów, to na pewno lepiej jest na lewej stronie.